Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy najbardziej chrupiące tofu. Bazą jest tofu, tak zwane tofu twarde. To nie jest tofu tak zwany silken, które ma konsystencję takiego serka śniadaniowego. To jest tofu firm, ono jest dość twarde. I pierwszy krok to jest zawsze pozbycie się wody, bo w tym tofu jest dość sporo wody. Tutaj mam wrzątek, pół litra wrzątku. Do tego sobie damy taką solidną łyżkę, może troszkę więcej. Soli, mieszamy, żeby ta sól nam się rozpuściła i tutaj będzie zachodzić takie ciekawe zjawisko osmozy. W tofu nie jest słone, woda będzie słona i woda będzie dążyła nam z tego nisko solonego środowiska, żeby przejść do bardziej słonego i tak naprawdę woda nam sama wyjdzie z tofu. Bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, żeby uzyskać chrupiące tofu, to robimy taki eksperyment. Przetniemy sobie nasze tofu na pół, pół pokroimy w kostkę, a pół porwiemy i zobaczycie, że to rwane, takie szarpane tofu ma zupełnie inną strukturę, konsystencję i wbrew pozorom to może być ciekawsze rozwiązanie dla Was. Także połówkę tnę w kostkę, a połowę tofu sobie porwiemy, będzie takie szarpane z fajną, zupełnie inną strukturą. I teraz najciekawsza rzecz, zalewamy tofu wodą, żeby się pozbyć wody z tofu. I na około 10 minut zostawiamy nasze tofu w naszej słonej zalewie. 10 minut nasączania tofu. Gotowe, nalewamy, przelewamy przez sitko, odcedzamy wodę. Chwilkę niech nam sobie to tofu osuszy się i wyłożymy je na papier, żeby je jeszcze bardziej osuszyć. Czym tofu będzie bardziej suche, tym będzie bardziej chrupiące. Mamy nasze osuszone tofu, teraz przygotujemy panierkę. Skrobia kukurydziana, możecie się również użyć na przykład skrobi ziemniaczanej, ale ja jestem fanem skrobi kukurydzianej. Solidna porcja skrobi. I sobie obtaczamy nasze tofu. Powiem wam, że z tofu jest tak jak z frytkami. Nie każdy lubi ziemniaki, ale frytki lubi każdy. Tak samo jest właśnie z chrupiącym, pieczonym tofu. Jeżeli nie lubisz tofu, spróbuj pieczonego tofu. Nagrzewam patelnię, spora dawka, porcja oliwy i będziemy sobie nasze tofu smażyć. Jestem straszny gapa. Tutaj tak naprawdę warto dodać trochę pieprzu, soli i tofu będzie jeszcze smaczniejsze, ja o tym zapomniałem. I nasze tofu jest już praktycznie gotowe. Zaraz zrobimy test chrupkości i sprawdzimy, jak chrupie nasze tofu. Test chrupkości. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki!